Aby znali Ciebie. Co to znali Ciebie? Co to znaczy znali Ciebie? Poznajmy coś. Bóg mi kazał powiedzieć Wam to, chociaż jest to bardzo trudne i wymaga myślenia. Ale myślę, że On myśli o Was, że Wy jesteście myślący o Nim, jako myślącym Bogu. Może pamiętacie z nauki geografii, że jest na świecie Rów Mariański, który jest najgłębszym punktem naszej planety. Ma głębokość prawie 11 kilometrów, rozciąga się na Oceanie Spokojnym, na dnie Oceanu Spokojnego, jakieś 200 kilometrów od wysp Marianów, stąd nazywamy go Rowem Mariańskim. Otóż ciśnienie w tym Rowie Mariańskim, we wnętrzu tego Rowu Mariańskiego, jest nawet 1100 razy większe niż na poziomie morza. Wyobrażacie sobie takie ciśnienie? 1100 razy większe niż to, w którym my się poruszamy. Z tego powodu zanurzenie żywej istoty bez specjalnego sprzętu skończyłoby się natychmiastową śmiercią, czyli nie tylko zmiażdżeniem, tylko po prostu by to znikło, to stworzenie. Zejście do jakiejkolwiek głębi natrafia na przeszkodę tego właśnie ekstremalnego ciśnienia, które jest miażdżące. Jezus zszedł na dno naszej głębiny grzechów, wyobraźcie sobie, jakie ciśnienie tu panuje, a nawet niżej, jak powiedziałem, cytując Księgę Powtórzonego Prawa, i to ciśnienie nienawiści zmiażdżyło go, ale okazało się, wgniotło go jak go robaka, ale on był silniejszy w swojej miłości do nas, niż my w swojej nienawiści do niego. Mnie to poraża skruchą i podziwem, uwielbieniem i zachwytem. A was? Jego zejście do nas było trudniejsze niż zejście na dno Rowu Mariańskiego bez zabezpieczeń, jakie na przykład chroniły Jamesa Camerona w 2012 roku. Cameron po wypłynięciu na powierzchnię z Rowu Mariańskiego z tych 11 kilometrów w głąb oceanu powiedział tak: czułem się kompletnie oddzielony od reszty ludzkości. Myślę tak, co Jezus czuł, kiedy zszedł na dno ludzkości, grzesznej ludzkości? Co czuł Syn Boży pośród nas na naszym dnie? Wszystkie zwierzęta, które żyją na głębinie Rowu Mariańskiego, zaadoptowały się do tego ekstremalnego ciśnienia i tej całkowitej ciemności. Zastanawiam się, w jakiej ciemności my żyjemy i czy właśnie dlatego, że żyjemy w ciemności otchłani i nie jest nam łatwo zobaczyć Boga. Duża część stworzeń żyjących w Rowie Mariańskim nie posiada w ogóle oczu. Dlaczego? Jest tam za ciemno. Podobnie ekstremalne warunki, przejdźmy się do innej przestrzeni, panują w górze. Gdzie? W kosmosie. Kiedyś dzięki zmartwychwstaniu wszyscy spojrzymy z jeszcze większej odległości na całe nasze ziemskie życie niż celonauci w 1969 roku. Spojrzenie na ludzkie sprawy z perspektywy odległości kosmicznej zupełnie zmienia ocenę ciśnienia, problemów, z jakimi się tu my porykamy. Kiedy w 1969 roku, 24 lipca, załoga Apollo 11 wylądowała na Ziemi, jeden z tych selenautów, Michael Collins, powiedział, że z perspektywy 400 tysięcy kilometrów, czyli z Księżyca, widok Ziemi sprawia, że zupełnie inaczej się patrzy na problemy, które ludzie przeżywają. Powiedział tak: jestem przekonany, że gdyby politycy tego świata mogli zobaczyć naszą planetę z takiej perspektywy, to ich poglądy zmieniłyby się diametralnie. Granice, które są dla nas tak ważne, stałyby się niewidoczne. Nieustanne spory utonęłyby w ciszy. To ważne słowa. Dlaczego? Bo Karol de Foucault napisał kiedyś, że człowiek nigdy nie może upaść tak nisko, żeby Chrystus nie był niżej od niego.
nawet gdyby to był rów mariański. Kiedy apostoł Paweł był w więzieniu, a to jest dość nisko, bo więzienia wtedy były w lochach, w Efezie w roku 56 lub 7 napisał list do Filipian. Mnie to zawsze bardzo zadziwia, że jest to jeden z najweselszych listów Pawła. Najczęściej pojawia się tam słowo radość, chociaż jest to list więzienny. I on pisał w tym liście o uniżeniu się Jezusa z miłości do mnie, z miłości do ciebie, z miłości do nas. Dopiero wtedy, gdy był na dnie mrocznego lochu pośród szczurów, ludzkich odchodów, gnijącej słomy, robaków, które go gryzły, zimnych kajdan, pojął, że Jezus jeszcze niżej zszedł, by wydobyć go z rozpaczy. Bo któż z nas, bracia i siostry, nie zna rozpaczy? Nie zna smutku, bez sensu. I któż z nas nie czuje się więźniem w tym życiu? Czy możesz mieć teraz na szyi zawieszony klucz, który ci daje możliwość wyjścia nie z tego pomieszczenia, tylko z tego życia i możesz sobie otworzyć alternatywne życie? Nie masz, jesteś tu uwięziony. Paweł wyszedł z więzienia. Po kilku miesiącach czuł, że wyzwolił go Jezus, bo wcale nie musiał wyjść. Wręcz przeciwnie. Mało tego, ten list do Filipian jest to najradośniejszy list ze wszystkich, jakie napisał. Ale najpiękniejszym i najbardziej wzruszającym fragmentem tego listu jest hymn napisany o miłości Jezusa, która sięga niżej, niżej niż ten dół czy rów mariański. W to ciśnienie, które nam czasem rozsadza głowy i migreny nam pękają tutaj w środku. Paweł pisze tak, że Jezus Chrystus, Syn Boży, istniał kiedyś w postaci, w formie Bożej i zawsze istnieje, ale On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał z tego, żeby się tym chciwie nacieszyć. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Nie potraktował tego bóstwa jakiś łup i powiedział, nic z nikim się nie podzielę. Lecz ogołocił siebie. Siebie samego, sam siebie ogołocił. Nikt go nie ogołocił, sam siebie ogołocił. Przyjąwszy postać sługi. I z zewnątrz jest uznany tylko za człowieka. I uniżył samego siebie jeszcze niżej niż człowiek zszedł. Dlatego Bóg go postawił jeszcze wyżej niż selonautów z 1969 roku, jeszcze wyżej niż księżyc. Ponieważ zszedł w najgorsze nasze ciśnienie grzechów, dlatego pozwala nam w nim spojrzeć na wszystkie nasze życiorysy wreszcie w zmartwychwstaniu z takiej perspektywy, że się roześmiejemy, patrząc na najgorsze nasze losy. To jest dobry Bóg. Syn Boży nie tylko stał się człowiekiem, ale dobrowolnie wstąpił do otchłani, jak to wyznajemy w symbolu apostolskim. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Pomyślcie, już nigdy bezmyślnie nie wypowiadajmy tych słów. Wstąpił niżej niż życie ziemskie. Chrystus istniał w postaci Boga. Jego postać, jego morfe, bo tak się to nazywa po grecku, była morfe Boga. Istniał jako Bóg. Jego istnienie było równe Bogu. Tak, był Bogiem, jest Bogiem. On jednak zrezygnował z tego. I tutaj hymn używa kapitalnego słowa. Jakiego? Mianowicie ten hymn mówi o tym, że on się ogołocił. Jest to takie greckie słowo ekenosen, które pochodzi od greckiego keno, to znaczy tyle, co stać się zerem. Zero to jest nic. Stał się nikim. Zerem i nikim. Nie człowiekiem z kompleksami, tylko jeszcze mniej niż kompleksy. Bo ktoś może powiedzieć z was, no ja mam tyle kompleksów, czuję się bezwartościowy. On jeszcze niżej zszedł. Nawet nie miał pretensji o to, że nie ma wartości. Co to znaczy? To jest jego myślenie. Myślenie Jezusa i myślenie Pawła. Chrystus sprowadził się do zera, zrezygnował ze wszystkiego, żeby mieć nic i być nikim. W takim akcie ogołocenia, wyzbycia się siebie samego Chrystusa,
Paweł dostrzega model propozycji dla mnie i dla ciebie. Dlaczego? Bo jest to model eksplodujący radością. Bo już wreszcie koniec z depresją. Bo już koniec z pretensją. Bo już koniec z ambicją. Bo już koniec z pychą. Bo już koniec z próżnością. Nie chcę być kimś. Chcę być sobą. Czyli kim? Zerem. To jest jego myślenie, którego apostoł tak bardzo pragnie we wspólnotach Kościoła. Był Bogiem i będąc Nim ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. To kenoo po grecku to oznacza coś takiego, jakbym wziął kielich i z tego kielicha nie tylko wszystko wylał i go ogołocił wewnątrz, on jest pusty, ale nawet każdą kroplę jeszcze wydobył. Nawet wspomnienie płynu bym z tego usunął. Nic. Po co to nic? To nie jest dla sportu, tylko po to, żeby moje nic w nim się zmieściło. Dlaczego więc Bóg tak się zubożył, żeby stać się człowiekiem? Wystarczy na chwilę, kochani bracia i siostry, zatrzymać się przy pytaniu, by dojść do wniosku, że naśladowanie Boga uczłowieczonego musi się zacząć od podobnego kroku, od zwrócenia się ku ubóstwu. To nie jest taki problem, żebym zaczął chodzić w dziurawych butach, bo to będzie tylko eksponowanie ubóstwa, a nie ubóstwo. Albo żebym sobie założył dziurawe skarpety. Albo żebym zapuścił brodę jak święty Franciszek, czy święty Ignacy, czy coś. To może być tylko gra. Chodzi o to, żeby naprawdę takim być i żeby nawet nie eksponować tego. Chodzi o inne ubóstwo. O zupełnie inne.